jestem w Olkuszu na Krajowej 9-4. Wjechałem do miasta od strony Krakowa. No i przede mną remontowany wiadukt w ciągu 9-4. Ostatnio, parę dni temu, miałem okazję przejeżdżać tymże wiaduktem, ale jadąc w przeciwnym kierunku, czyli jadąc w kierunku Wrocławia. Jak tutaj wygląda, zwężony jest lewy pas, czyli to no mamy tutaj warunki na to, aby jechać oczywiście na suwak, więc puszczamy oczywiście. Przypominam, jeden przed siebie pojazd. Nie więcej, nie pięć, nie dwa. Czy to nasz pas jest zwężony, bo już w tej chwili nie rozumiem, jak to faktycznie idzie. Wygląda na to, że pas, którym jadę, jednak jest pasem zanikającym. Nieładny ten suwak był, ale jak ktoś robi kilometrowe odstępy, no to jak on ma wyglądać? No i jedziemy jezdnią w normalnych warunkach przeznaczoną dla kierunku w stronę Krakowa. Tutaj chyba na tym najbliższym skrzyżowaniu, choć tego nie wiem, ale wydaje mi się, że nie ma skrętu w lewo w kierunku rynku, aczkolwiek być może się mylę. Jest nakaz jazdy prosto. Jest objazd. Kazimierza Wielkiego. Może się tym objazdem przejadę. Tak więc szukamy, gdzież to będzie ten objazd nam oznaczony. Kazimierza Wielkiego. Jest do ulicy Pakuska. Nie wiem, co to jest za ulica Pakuska, więc nie będę się tutaj kierował. Natomiast ulica Kazimierza Wielkiego to jest, wiem, że gdzieś okolica Olkuskiego Rynku. Gdzieś tu będziemy mieli skręt w lewo. Jest drogowskaz na centrum. Są tablice, objazd w lewo. Słynna Biedronka, do której tak naprawdę nie ma możliwości wjazdu. Chyba pół Olkusza zjeździć, żeby wjechać do Biedronki. Dobra, skupiam się, bo Olkusza jakoś szczególnie nie znam. Po
podejrzewam, że tu pewnie prosto na razie cały czas mam jechać. Gdzieś tu widzę objazd. Koniec objazdu. No to teraz by wypadało do 9-4 wrócić. Czy dam radę? Powinienem dać. Swoją drogą ciekawe, czy w drugą stronę są oznakowania do 9-4. Bo po co? Zobaczymy, może tutaj na tej kościuszki. O, tu jest objazd. Tylko, że to jest bardziej objazd chyba tej ulicy, która tutaj również była dokładnie, aniżeli objazd właśnie na wylotówkę z miasta, by wyjechać w kierunku Katowic, Dąbrowy, czy też w kierunku Krakowa. Cóż, bywa i tak. Czy jaki tutaj ruch na tej ulicy Kościuszki. Natomiast za co wielki plus, tutaj wiem, że był problem, bo nie było oznakowania, w jaki sposób się ustawiać przed tym skrzyżowaniem. O, jednak gdzieś tam po drodze chyba był objazd, bo zwróćcie uwagę, skojarzę z objazdu do ulicy Centralnej, więc zwracam honor, nie znam Olkusza, więc ważne, że do 9-4 dałem radę dojechać. Natomiast tutaj za to chwała, że jednak organizator ruchu, te pasy ruchu tutaj wyznaczył. To znaczy na jezdni nie mamy w dalszym ciągu wyznaczonych pasów ruchu, ale mamy tabliczkę, w jaki sposób powinniśmy się na tej części jezdni ustawiać, abyśmy prawidłowo pojechali, czy to w kierunku właśnie Dąbrowy, czy na wprost, czy w kierunku Krakowa. I chcąc jechać w lewo, czy jechać w kierunku Dąbrowy, mamy ustawiać się przy środku jezdni. Chcąc jechać na wprost, bądź jechać w kierunku Krakowa w prawo, mamy się ustawiać przy prawej krawędzi jezdni. Pomimo tego, że pasy ruchu, jak powiadam, na tym pasie są niewyznaczone. Jest tylko wyznaczony podział jezdni. No i co do samego skrzyżowania, zwróćmy uwagę, że mamy ogólną sygnalizację, czyli pojazdom sprzeciwka trzeba ustępować. Tam najlepiej na lewy pas tutaj wyjeżdżać, z tego względu, że z przeciwka również wyjeżdżają pojazdy w prawo. W
wtedy po prostu szybciej się rozstawimy. Jeżeli ja pojadę, jadąc od strony rynku, na pas lewy, tamci z przeciwka pojadą na pas prawy.